W związku z planowaniem przyszłych wspólnych inwestycji gminy Kościelec i powiatu kolskiego w Urzędzie Gminy w Kościelcu miało miejsce spotkanie władz gminy z przedstawicielami starostwa, panem Sylwestrem Chęcińskim, wicestarostą, oraz panem Grzegorzem Kujawą, dyrektorem powiatowego zarządu dróg w Kole. W ramach wspólnej inwestycji ustalono, iż w bieżącym roku dokonana zostanie inwestycja pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ruszków II Police Średnie, polegająca na budowie chodnika wraz z wydzielonym pasem przeznaczonym dla ruchu rowerowego na odcinku Ruszków II Police Średnie. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej stanowi dojazd do węzła na autostradzie A2, dlatego istnieje na nim duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych i osobowych. Droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany, a jej przebudowa na proponowanym odcinku znacznie poprawi bezpieczeństwo korzystających z niej pieszych i rowerzystów. Ponadto dzięki planowanej inwestycji możliwe będzie wydłużenie istniejącego już ciągu pieszo-rowerowego z Ruszkowa II do Polic Średnich. Kolejnymi proponowanymi inwestycjami, nad którymi rozpoczną się prace projektowo-kosztorysowe, jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Kościelec-Gąsiorów Mały i budowa parkingu w okolicach cmentarza parafialnego w Kościelcu oraz poszerzenie parkingu przy drodze w Białkowie Kościelnym wraz z budową chodnika przy cmentarzu parafialnym. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na konieczność wykonania w tym roku remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej z Kościelca do Daniszewa.